Za moment już rozpocznie się to spotkanie. Powoli dobiega końca rozgrzewka. Panie jeszcze serwują. No a w tym czasie streśćmy sobie to, co się działo dzisiaj od samego rana. Rano wystartowała kategoria drugiej ligi. No i tam już niektórzy dotarli do fazy ćwierćfinałowej. Powoli domykamy właśnie zmaganie 1/8 finału już, bo oprócz fazy grupowej właśnie na dzisiaj była jeszcze przewidziana 1/8 finału w drugiej lidze. Tak więc ta kategoria powoli będzie kończyła na dzisiaj. Teraz do gry zaczynają wchodzić panie w kategorii PLT kobiet. Trwają też mecze PLT 45+. Więc nabiera rumieńców ten turniej, te dwudniowe zmagania tutaj w Stalowej Woli, a panie losują teraz, która rozpocznie od podania i za moment zaczną pojedynek inaugurujący zmagania kobiece, które zostaną jeszcze dzisiaj zwieńczone, zakończone i dowiemy się, kto zostanie mistrzynią tych letnich zmagań finałowych, jakie toczą się dzisiaj w Stalowej Woli. Przypomnę tylko, że dwa tytuły z rzędu w wielkoszlemowych finałach zdobyła Gabriela Gregorczyk i ona teraz będzie walczyć o trzeci tytuł. No a ostatnio w tych takich nieoficjalnych rozgrywkach wielkoszlemowych w Poznaniu, które się toczyły na kortach Olimpii, triumfowała Julia Lubomirska, więc no dzisiaj dojdzie do tego spotkania pomiędzy Julią i Gabrielą, kolejnego, można powiedzieć, szlagierowego ich starcia. No ale zanim dojdzie do tego meczu, no to jeszcze kilka innych spotkań przed paniami, także za moment już pierwszy sprawdzian formy zanotuje Julia Lubomirska i rywalką Wiktoria Suchy. Zobaczymy, jak Wiktoria tutaj spisze się w tym meczu. Piłki, jak widać, po stronie Julii i to ona zacznie od własnego podania. Nieczysto teraz odbiła tę piłkę Julia. Prowadziła gdzieś tę wymianę, ta zawodniczka, ale zabrakło tutaj potem dobrego odbicia rakietą. No i przez to ta piłka wyfrunęła gdzieś poza wyznaczone pole do gry.
też nie jest łatwe grać w takich warunkach. Trzeba się dobrze rozgrzać. No bo tutaj... Jest chłodno, jest deszczowo. Więc to nie są łatwe warunki do gry. No ale trzeba umieć się zaadoptować do tych wszystkich warunków. Dłuższa wymiana, próba zagrania gdzieś blisko bocznej linii ze strony Wiktorii, ale razem wyrzuciła w korytarz deblowy piłkę. Nieudany tym razem return. A tylko przypomnę, że jak finały, to i też gratyfikacje finansowe i dla zwycięzcy w każdej z kategorii singlowych po 500 zł w gotówce, dla zawodnika, zawodniczki, która zajmie drugie miejsce, 250 zł. No i też dla najlepszego zawodnika tych zmagań dwudniowych. Kolejna premia w postaci 500 zł, a my tymczasem widzieliśmy, jak Julia zakończyła pierwszego gema, przejście, zbita piątka. No i gramy dalej. Coraz bardziej nam tutaj się zaczyna deszczowo robić nad kortami w Stalowej Woli. A to niestety nie jest dobry zwiastun, jeśli chodzi o przebieg meczów na zewnątrz. Dropshot! Idealnie to wymyśliła teraz Julia. Zobaczyła, że rywalka jest gdzieś w oddali. No i nawet za bardzo nie wystartowała do tej piłki Wiktoria Suchy. Teraz świetny return. Ma warunki do tego, żeby dyktować właśnie grę w takiej postaci. Żeby spychać rywalki do defensywy. Proszę, jakiś naprawdę mocny return, ale... Tym razem Wiktoria się wybroniła i proszę. Brawo teraz. Doszła do tej piłki, która gdzieś tam tuż za siatką wylądowała. Proszę, pięknie tutaj mija. Takie podobne minięcie, jakie wykonała Julia w poprzednim gemie.
nie przeszła. Teraz piłka na drugą stronę po tym zagraniu Wiktorii. Ostry return. No i wpadła piłka do nas. Gem dla Julii. 2-0. No i zobaczymy, czy to będzie początek ucieczki w wykonaniu tej utytułowanej zawodniczki. Takie dosyć dwa wyrównane gemy obejrzeliśmy. Oba jednak padły łupem Julii. No i zobaczymy, jak teraz będzie się prezentować jej gra, czy będzie się rozkręcać z piłki na piłkę. No tutaj teraz zabrakło wyraźnie przy tym backhandzie. Dużo zabrakło, żeby teraz ta piłka przedostała się na drugą stronę, ale zatańczyła gdzieś tam na taśmie, no i została jednak po stronie Wiktorii. Głęboka piłka teraz, posłana przez Wiktorię, no i wymusiła błąd na rywalce. Szukała crossa backhandowego, teraz Wiktoria, ale nie wyszło to zagranie. Próba serwisu na zewnątrz do narożnika. Ale troszkę przestrzelona ta próba będzie. Drugie podanie. No, ta druga jeszcze bardziej przestrzelona. No i ostatecznie podwójny błąd serwisowy. Czekamy zatem, co się wydarzy w kolejnej akcji. No tutaj poszła taka, można powiedzieć, świeca, wystawka taka na drugą stronę. Skontrolowała to uderzenie Julia. Posłała rywalce głęboką piłkę gdzieś tam pod linię końcową. Jeszcze dodała kierunku. No i to już było za dużo.
teraz dobrze wyczuła jeszcze kierunek ataku Wiktoria, no i przez to ta wymiana trwa, ale tu już zabrakło troszkę siły, żeby przebić piłkę na drugą stronę. Dosyć wyrównane są te pierwsze gemy spotkania, no ale jednak wynik jest jednostronny, 3-0 dla Julii. Jednak te kluczowe piłki padły łupem tej zawodniczki, którą mamy obserwować nieco bliżej na ławce. Pytanie, czy to będzie ostatni gem pierwszego seta? Na razie Julia pracuje na to, żeby tak było. Świetny return. Nisko piłka podążyła nad siatką. No i tu już zabrakło troszkę kroku ze strony rywalki, żeby dotrzeć do tej piłki. A tutaj świetnie skontrolowany ten volley. Widziała Julia, co się szykuje po stronie rywalki. Mądrze tutaj od razu nakryła piłkę rakietą, widząc, że piłka będzie posłana na ciało. Nie przestraszyła się tego faktu. Świetnie skontrolowała uderzenie, no i zasłużony punkt. Dociska teraz Julia. Widać, że przy serwisie rywalki ma bardzo dużo do powiedzenia. No i za moment może już zamknąć tę pierwszą partię. Cztery szanse otrzymuje na domknięcie pierwszego seta. No tym razem return posłany w korytarz deblowy, ale mogła sobie pozwolić na takie ryzyko Julia. Proszę, pięknie tutaj teraz wykorzystała wolną przestrzeń Wiktoria i jeszcze broni się. No tutaj poszła do siatki agresywnie Julia, no ale naprawdę tutaj teraz zaimponowała Wiktoria tym zagraniem. Proszę. Trzecia piłka setowa również obroniona. No i będzie decydujący punkt na wagę albo pierwszego gema dla Wiktorii, albo seta dla Julii. Dotychczas te najważniejsze piłki padały łupem Julii, ale proszę, wyszedł serwis rywalce. No i wydawało się, że naprawdę będzie bardzo, bardzo ciężko wydostać się z tej pułapki. Ale udała się ta sztuka. Wiktorii zdobywa pierwszego gema. Wielkie brawa naprawdę ze stanu 0 do 40. Z jej perspektywy 4 piłki wygrała. No i gramy dalej. Ale pierwszy punkt w tym piątym gemie powędrował na konto Julii Lubomirskiej.
pod końcową linię. Teraz Wiktoria. Ale już czuje swoją szansę teraz Julia. Dociska. Rozrzuca po kierunkach rywalkę. Ale dobrze broni się teraz Wiktoria. Drop shot. Zaprosiła rywalkę do siatki. I teraz lob, który wymusił błąd na rywalce. Chciała jeszcze jedną długą piłkę zagrać teraz Wiktoria, no ale to już, jak się okazało, było za trudne. Ma momentami gdzieś problemy przy tym swoim serwisie Julia. Znowu gdzieś ten podwójny błąd wyraźny z jej strony. Głęboka piłka jeszcze takim top spinem zagrana. No i od razu rywalka jest zmuszana do defensywnej gry. Rozrzuca teraz Julia, idzie do siatki. No i teraz pytanie, czy ta piłka była dobra? Zobaczmy sobie na powtórce. Chyba jednak z boku. Takie miałem wrażenie. Tak też zaznaczyła ślady Wiktoria. A więc gramy dalej. Ależ teraz wymiana, no rozkręcają nam się panie, mam wrażenie. I to jest wymiana na zwycięstwo w tej pierwszej partii. Julia Lubomirska wygrywa pierwszego seta 4-1, ale naprawdę ta końcówka elektryzująca. No i ten ostatni forehand zagrany przez Julię. I tak jeszcze duży szacunek dla Wiktorii, że potrafiła jeszcze to przebić na drugą stronę. No ale potem już nie było czego zbierać de facto. Za moment drugi set, ale naprawdę myślę, że może się podobać ten pojedynek, bo Wiktoria tutaj jako ten taki, można powiedzieć, underdog naprawdę bardzo dzielnie się spisuje i stawia opór Julii. No i to też jest taki od razu test dla tej zawodniczki na wstępie do tego turnieju. Zobaczymy, jak będzie to wyglądało w drugim secie. Czy Wiktoria jeszcze będzie potrafiła podnieść gdzieś swój poziom. Za moment wszystko się okaże.
Gramy dalej. 4-1. Pierwszy set dla Julii. Ale naprawdę mogła się podobać gra Wiktorii. Proszę. Znakomicie. Tutaj wykorzystała wolną przestrzeń. No miała dwa kierunki w tym zagraniu. Przez moment myślałem, że spróbuje zagrania po linii, ale zdecydowała się na grę po krosie. No i skuteczny atak, więc decyzja jak najbardziej dobra. O to przecież w tym wszystkim chodzi, żeby przede wszystkim była skuteczność zagrań. Proszę, jaka defensywa teraz po stronie Wiktorii. No mam wrażenie, że teraz ten mecz jeszcze bardziej się zacieśnił. I ten wynik, proszę, walczyła dzielnie naprawdę o tę piłkę. Teraz Wiktoria jeszcze, ale nie była w stanie odegrać. Mam wrażenie, że ten wynik jest jednak troszkę mylący, bo naprawdę momentami bardzo wyrównane to starcie. No i obie panie mają do zaproponowania ciekawe zagrania. Teraz podwójny błąd serwisowy po stronie Wiktorii. No dla niej to jest bardzo ważny gem, żeby teraz nie dać się przełamać, żeby od razu nie musiała po prostu gonić w wyniku. Oj, teraz pojawiło się trochę problemów. Rozsypał się ten serwis w tym gemie po stronie Wiktorii, no i można powiedzieć, że w dużej mierze od siebie podarowała tego gema rywalce. 1-0, podaj łącznie 3 podwójne błędy serwisowe. Odkąd zacząłem właśnie chwalić Wiktorię za naprawdę dobrą grę, no to nagle ten serwis się rozsypał. No i patrzymy dalej zatem, co się będzie działo. Teraz serwuje Julia, ale proszę, jaki kąt znalazła przy tym zagraniu. Z tej frontowej pozycji, ze środka kortu, tuż nad siatką niemal. Ta piłka gdzieś tam przeszła i naprawdę bardzo ciasno zagrana. Słychać było to nieczyste odbicie przed momentem.
szukała ponowienia do narożnika przed momentem, Wiktoria, ale no niestety jakieś pół metra zabrakło do finalizacji tej akcji w taki sposób, jaki by chciała. Proszę tutaj, jaki retur teraz zagrany, tylko co z tego, jak dostaje taką odpowiedź od rywalki 2 do 0. No właśnie, przed momentem mniej więcej widzieliśmy, z czego wynika ta przewaga Julii. Nawet jak Wiktoria znajduje naprawdę niezłe zagranie, to potem rywalkę stać na odegranie jeszcze czegoś groźniejszego. Duże brawa dla Julii. No bo przed momentem właśnie pokazała klasę, dlaczego jest właśnie jedną z najlepszych zawodniczek z polskiej lidze tenisa. No teraz akurat przy tym smeczu coś nie wyszło. Wściekła na siebie teraz Wiktoria, zezłoszczona. Piękna wymiana, naprawdę teraz Wiktoria wybroniła się z olbrzymich tarapatów, bo dwie takie głębokie piłki zagrane przez Julię. No, jednak potrafiła potem minąć rywalkę. Zdenerwowana na swój serwis. No bo właśnie teraz ten serwis w drugim secie kompletnie gdzieś przestał funkcjonować, przestał działać w pierwszej partii. Jeszcze to jako tako wyglądało, a teraz dużo jest takich właśnie łatwych punktów oddawanych na drugą stronę. No i to musi boleć, bo po tych wyrównanych akcjach gdzieś potem pojawia się taka właśnie, jak przed momentem widzieliśmy, no i cała praca, nawet po zdobytym punkcie, potem idzie na marne, a tu proszę, jak ta piłka zupełnie nieprzewidywalnie odbiła się, nie była przygotowana na takie odejście. Julia gdzieś tam próbowała się ratować. Gramy dalej.
teraz gdzieś tam wyraz frustracji po stronie Julii, bo oddała teraz dosyć łatwo ten punkt. Ma czego żałować teraz zawodniczka, która goni wynik. Doszła do tej piłki i była tuż przy siatce. A jednak posłała piłkę właśnie w siatkę, a teraz poza linię. Dobry ścięty serwis do środka. Topspin, taki bardzo głęboki zagrany przez Julię. No i od razu rywalka była zepchnięta do defensywy. A teraz proszę, też myli się Julia. Szukały teraz przez długi czas panie sposobu na to, jak rozwiązać tę akcję na własną korzyść. No ale jako pierwsza błąd popełniła przed momentem Wiktoria. Chyba była zła, że wybrała ten kierunek akurat. No wydaje mi się, że to był całkiem niezły pomysł, tylko że no po prostu troszkę zabrakło tych paru centymetrów. No a tutaj teraz zepchnięta do defensywy, ale proszę jak dzielnie się broni, jak dobrze, bo ta piłka posłana gdzieś tam w pobliżu linii końcowej, a tutaj teraz taki jakby nie do końca wykonany ten ruch z forehandu. Jakby wstrzymana ręka i już jak ta piłka była posyłana przez Wiktorię, można było mieć takie wrażenie, że to po prostu nie przejdzie na drugą stronę i tak też się stało. 3-1. No i za moment możemy być świadkami zakończenia tego spotkania. Zobaczymy, jak Wiktoria sobie poradzi przy swoim podaniu. Bo to będzie miało na pewno duży wpływ na to, czy Julię będzie stać na zakończenie teraz tego seta i meczu całego, a tu proszę, jak ta piłka zgasła tuż
za siatką. I nawet wydaje mi się, jakby doszło do tego Wiktoria, to miałaby bardzo duży problem, żeby w ogóle dojść do tej piłki w taki sposób, żeby potem nie wpaść w siatkę, bo widzieliśmy, jak była rozpędzona i potem poszła w siatkę prosto, a teraz nieskontrolowany ten stop volley przez Julię. Piłka wyleciała poza wyznaczone pole. Znowu zaprosiła rywalkę w kierunku siatki. Tym razem tak mniej więcej na linię kara serwisowego. No ale jak widać, to było absolutnie wystarczające. Wiktoria nie była w stanie już po tym przebić na drugą stronę. Znowu krótsza piłka i proszę, kolejny raz ma problem skontrolować to zagranie Wiktoria. No, to jest być może droga na te ostatnie punkty dla Julii, żeby właśnie gdzieś tak zapraszać rywalkę nieco bliżej, bo to już kolejna piłka, gdzie popełniła błąd Wiktoria, a tu proszę, jak wspaniale zareturnowała, no i potem dokończyła dzieła przy siatce. Julia Lubomirska wygrywa swoje pierwsze spotkanie w turnieju w kategorii PLT kobiet. 4-1, 4-1. Piękne podziękowanie za grę. Bardzo ładny obrazek. No i cóż, Julia dobrze rozpoczyna zmagania w swojej kategorii. No a my prawdopodobnie zaprosimy Was za moment na mecz pomiędzy Radosławem Kołakowskim a Zbigniewem Dąbrowskim. To będzie mecz fazy grupowej kategorii PLT 45+. Także dziękujemy Paniom za naprawdę ciekawy pojedynek. I za moment zaprosimy Was na kolejne starcie Panów. Tym razem kategoria PLT 45+. W międzyczasie zapraszamy Was do zerknięcia na stronę Polskiej Ligi Tenisa www.polskaligatenisa.pl i tam znajdziecie wszelkie bieżące informacje na temat tego, co się dzieje tutaj w Stalowej Woli, ale także w innych turniejach, które się toczą lub będą jutro rozgrywane, bowiem startuje przecież cykl jesiennych mistrzostw PLT również, więc naprawdę bardzo ciekawa sprawa, bowiem kończymy jedne rozgrywki, jeden cykl, a zaczyna się kolejny. I tak to jest właśnie w polskiej lidze tenisa, że tutaj po prostu ciągle coś się dzieje. Także za moment do Was wróćmy z kolejnym spotkaniem.